Prawie 400 nowych obiektów dojdzie do gry desin 4 wraz z nowym dodatkiem razem raźniej, a na stronie głównej i jej opublikowano ich zdjęcia podglądowe i w tym odcinku się im przyjrzymy. Hey rybańki, to akwa, przygotowałam dla Was zdjęcia szczegółowej zawartości, która dojdzie do gry wraz z 13 dodatkiem. Przypomnę, że oficjalna premiera odbędzie się 16 marca. Obiektów będzie bardzo dużo, ale myślę, że dla nas to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego zobaczymy, co tam dla nas twórcy ciekawego przygotowali. Razem raźniej to przede wszystkim rozgrywka rodzinna i z tego tytułu w trybie tworzenia Sima będziemy dostawali mnóstwo ciuchów dla różnych grup wiekowych. Oczywiście mam tutaj na myśli niemowlaki, małe dzieci, dzieci, nastolatki, dorosłych, już mówiąc ogólnie, no i seniorów. No i teraz kochani zacznijmy od tego, że oprócz samych ubrań pojawi się tutaj bardzo dużo akcesoriów, no i przede wszystkim przemian skórnych. I są tutaj różnego rodzaju blizny, pieprzyki, a nawet i piegi. No ale myślę, że przyjrzymy się tym zdjęciom bardziej, bo faktycznie nawet mamy tutaj blizny w kształcie powiedzmy, że serduszka, co jest bardzo fajne. Znaczy myślę, że to jest albo blizna, albo jakieś znamie, no ale mniejsza z tym. Jeśli chodzi o fryzury, to te fryzury zdecydowanie na pewno nie są powtarzalne. Będzie to coś nowego, więc myślę, że każdego to powinno zadowolić. Mi osobiście te fryzury jakoś tak nie za bardzo wpadają w gust, ale myślę, że sobie znajdę gdzieś tam dla nich zastosowanie i na pewno gdzieś tam w mojej rozgrywce też będą sobie one widniały. Zazwyczaj na takich zdjęciach podglądowych niektóre ciuchy, fryzury potrafią występować jakby w dwóch wariantach, czyli na sylwetce męskiej i na sylwetce damskiej. Tu mamy przykład fryzury, która wygląda w sumie na damską, ale może być tak naprawdę uniwersalna, bo i się wpasuje na mężczyznę, i wpasuje się na kobietę. Dodatkowo, żebyście sobie nie myśleli, że to jest ta sama fryzura trzy razy, różnica tak naprawdę jest w opasce. Czyli tutaj mamy mężczyznę z opaską, która ma jakieś wzory. Tu mamy tą samą fryzurę w wersji kobiecej, która też ma wzory. A tu mamy opaskę, która jest neutralna. Może nie jest to na pierwszy rzut oka jakoś super przejrzyste, no ale tak zazwyczaj robią. Tak samo jest, jeżeli chodzi o inne fryzury. Na przykład tutaj mamy fryzurę z warkoczekami. Na głowie dziecka, tutaj mamy na głowie małego dziecka, no i jeszcze się pojawia na głowie dorosłego. Szafa generalnie będzie naprawdę zróżnicowana. To, co tutaj widzicie, to są tylko pojedyncze kolory. Oczywiście kolory będą bardziej rozbudowane. To oznacza, że tak jak zawsze, po naciśnięciu przedmiotów w kasie po prostu nam się rozwinie menu kolorów i będziemy mogli sobie te wszystkie kolory dostosowywać. Ja już widziałam mniej więcej, jak te wszystkie stroje wyglądają, jeżeli chodzi o kolory, więc mogę Wam tylko tyle powiedzieć, że naprawdę kolory będą bardzo ładne. Jeżeli też chcecie podejrzeć, mniej więcej, jak te ciuchy prezentują się bardziej na żywo, to zachęcam was, żebyście wparli na moją analizę 2,5 godzinnego live od twórców, bo tam naprawdę dużo rzeczy nam fajnych pokazali. No ale słuchajcie, pojawia się też tutaj coś, co trochę jest dla mnie zagadką, dlatego, że przedtem tego nie widziałam. Mam na myśli ten tutaj powiedzmy stelaż i teraz przypuszczam, że jest to nosidełko właśnie dla niemowlaków. Dostaniemy około 200 obiektów i powiem wam szczerze, że to wcale nie wygląda, jakby było ich 200. Tak naprawdę to dlatego, że gdzieś tam na przykład, gdzie tu występują te przebarwienia skórne, czy jakieś piegi, kropki, pieprzyki, to też jest faktycznie liczone jako jeden osobny obiekt, a sam widzicie, że naprawdę dużą część tego wszystkiego jednak takie naprawdę bardzo małe detale wypełniają, co mi się tak powiem wam szczerze, że średnio podoba. Przestrzeń, która jest tutaj wypełniona przez te przemiany skórne, wolałabym, żeby jednak została zapełniona wszelkimi tutaj różnymi ubraniami, bo tak naprawdę na każdym gdzieś tam zdjęciu, na każdym urywku widać po prostu, że coś tutaj się jednak z tymi skórami naszych simów po prostu będzie działo. No i tak naprawdę jeżeli chodzi o takie małe podsumowanie trybu tworzenia, to mogę wam powiedzieć, że naprawdę wydaje się on być całkiem fajny. Styl jest bardzo różnorodny, co więc też uważam, że całkiem ok. Widać, że tutaj większość tych ubrań to tak naprawdę ubrania na co dzień. Dobre faktycznie dla simów, którzy będą mieszkać sobie na przedmieściach. Także myślę, że tak naprawdę to zostało wszystko wykonane poprawnie. No i teraz słuchajcie, przechodzimy sobie w takim razie do trybu budowania, bo ten naprawdę robi wrażenie. Jest bardzo mocno rozbudowany. Jeżeli chodzi o tryb budowania, to mogę wam powiedzieć, że oprócz tych obiektów, które w tej chwili wam tutaj wyświetlam, pojawią się jeszcze obiekty z trybu ogólnie otoczenia. To oznacza, że debug będzie bardzo mocno rozbudowany. Myślę, że o minimum 20. A nawet i 50 przedmiotów, jak nawet i nie więcej. Debug to jest to, co tak naprawdę używają twórcy, żeby zbudować nam otoczenie, i to jest tak naprawdę taki magazyn tych obiektów, który potem po wpisaniu przez gracza odpowiednich kodów może zostać odblokowany i wykorzystywany również do tworzenia różnego rodzaju wnętrz, budynków i tak Także, kochani, w skrócie mówiąc, debug myślę, że naprawdę będzie mocno obfity, no ale skupmy się tak naprawdę na początku na tych wszystkich obiektach, które tutaj w tej chwili wam wyświetlam. Mamy różnego rodzaju ramki, które będziemy mogli sobie ponoć sami komponować. Myślę, że to jest tylko gdzieś takie zdjęcie podglądowe, kto wie, no mam nadzieję, że nie będzie się to tylko ograniczać do trzech wariantów. Przypuszczam, że raczej będziemy mogli sobie dowolnie tutaj ustawiać te wszystkie gdzieś tam formy, no ale nie wiem, tego nie jesteśmy pewni. Jeżeli chodzi o okna, to te okna naprawdę będą bardzo duże, co jest myślę, że fajne i ciekawe do takich większych właśnie przestrzeni, jakichś takich hal powiedzmy rekreacyjnych, jak to właśnie centrum kultury i tak dalej, może to być całkiem dobre. Wydaje mi się, że mamy tutaj teksturę dachu, ewentualnie podłogi, nie wiem, przypuszczam, że to są śpiwory, Tutaj mamy przeogromny domek na drzewie. Mamy tutaj oczywiście jeszcze fontanny, czyli ten system fontan, który pomoże nam tworzyć różnego rodzaju parki wodne lub po prostu jakieś takie miejsca wspólnej rekreacji. Pojawia się bardzo ładna kołyska. Pojawiają się również zabawki dla dzieci. Wspomniane przez twórców różnego rodzaju rowery. I rowerów miało być sześć, i widzę, że ich tutaj jest sześć. I co jest generalnie ciekawe, każdy faktycznie rower po prostu się od siebie różni. To znaczy, że każdy z tych rowerów ma inne akcesoria. Powiem Wam szczerze, że fajnie prezentują się te rowery i fajnie, że coś takiego zrobiono. Mamy tutaj też oczywiście. Różnego rodzaju naklejki, jakieś inne ozdoby, ponownie okna, jest kominek, także słuchajcie, tych faktycznie rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tu mamy tablicę z jakimiś rysunkami plastycznymi, jakieś najprawdopodobniej krzesła, no naprawdę dzieje się. Tu mamy kolejny, bardzo fajny, taki dość fikuśny fotel. Jest pianino, na którym będziemy mogli normalnie uczyć się grać. Tutaj mamy przewijak dla dzieci, przynajmniej tak to wygląda. Pojawia się również głośniczek z muzyką, mamy regały i w końcu pojawia się regał, który jest zaokrąglony. To dobrze, bo przecież kilka miesięcy temu do gry doszło okrągłości. Ściany, także bardzo fajnie ze strony twórców, że gdzieś tam próbują nam coś wkomponować do tych okrągłych ścian. Duży oczywiście stół, jakiś się pojawi, jakieś inne zdjęcia, ozdoby, również wodne, które będą właśnie służyć do wspomnianego wcześniej parku. Tutaj mamy lampę, która jest oczywiście dostosowana do różnych wysokości sufitu, jakieś zasłony, miejska toaleta, pojawia się pergola, ławeczki, stoły, rośliny, nocniczki, a nawet ignomy różnego rodzaju tablice informacyjne, tablice z pamiątkami kolejny element z parku wodnego tablica, różnego rodzaju pomniejsze dekoracje. Meble, oczywiście, jak lustra, regały, kolejne biurka, łóżka piętrowe, łóżka zwykłe. Najprawdopodobniej kolejny przewijak, śmietnik do przewijaka. Myślę, że kolejny przewijak, czyli najprawdopodobniej będziemy mieli trzy albo 4 rodzaje przewijaka, bo jeszcze tu nam się pojawia przewijak, który raczej będzie wykorzystywany do toalet miejskich. Znowu mamy oczywiście pełno mebli, czyli jakiegoś koziołka, regał, lustro, fotele bujane, mały stoliczek, koły sanka dla dzieci, lampka nocna, kolejna lampka, ozdobne ręczniki, oprócz jeszcze kanap i różnego Rodzaju innych krzeseł, dojdą akcesoria łazienkowe, jak chociażby zlew i prysznic z wanną. Akcesoria ozdobne, jak właśnie szafeczka, półeczka, obrazy. Jeżeli chodzi o akcesoria kuchenne, to na pewno pojawi się nowy okap, lodówka oraz nowa kuchenka. No i w sumie coś, co ominęłam, to mata do zabawy, która będzie pełniła funkcję bezpiecznej przestrzeni dla maluszków, typu właśnie niemowlaki. No naprawdę słuchajcie, jest tego mnóstwo. Przypuszczam, że to są zwinięte śpiwory. Dojdą kolejne, oczywiście, zasłony. Najprawdopodobniej to jest krzesełko albo nocniczek dla małego dzieciaczka. Zabawki, lampki, różnego rodzaju. Półki, no i słuchajcie, coś, co dość mocno mnie zainteresowało, czyli ta wyrzutnia konfetti, która będzie robiła wrażenie na imprezie typu shower baby, na zjazdach rodzinnych. Pojawiają się również walizki, coś dla dzieci, czyli taka bardziej wiecie, z motywem zwierzątek i bardziej taka stonowana dla dorosłych. Będziemy mieli tutaj oczywiście jeszcze różnego rodzaju pudełka, które będą nam służyć do przechowywania pamiątek, no i wspomniane gdzieś, tam już wcześniej puzle właśnie i gry typu skrable. Także kochani, tak się właśnie to wszystko prezentuje. Tryb budowania faktycznie. Jest bardzo mocno rozwinięty. Powtarzam, będzie faktycznie jeszcze bardziej rozwinięty dzięki tak naprawdę debugowi. Myślę, że gracze lubiący budować na pewno znajdą tutaj coś dla siebie i myślę, że gracze też, którzy lubią ubierać simów, na pewno też będą mieli tutaj mnóstwo opcji do wyboru. Także kochani, to tyle, jeżeli chodzi o tryb tworzenia sima i tryb budowania. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, coś spa.